Dzisiaj rewanż z najpotężniejszym silnikiem szachowym na czeskomie ranking 3200, ale tym razem dostanę 10 dodatkowych posunięć na starcie partii i zobaczymy, czy to pozwoli mi zwyciężyć. Przyznam, że no oczywiście bez przekraczania połowy, no bo tak to bym szewczyka wlepił. Przyznam, że myślałem sobie, w jaki sposób najlepiej się ustawić. No i myślę, że oczywistym będzie to, że trzeba zająć centrum, więc to są 4 posunięcia. Skoczki nie będą miały lepszych pól niż na F3 i na C3, więc to jest już 6 posunięć. I teraz pomyślałem sobie, że po prostu zagram G3 goniec E3 goniec G2 roszada, to będzie 10 posunięć, będę miał stabilną pozycję, król zabezpieczony i moje gońce będą skierowane na hetmańskie, żeby rzeczywiście tam przeciwnika dociskać. Więc właśnie w ten sposób zagram. Ustawię sobie właśnie gońce w ten oto sposób. No więc dostałem tutaj 10 gratisowych posunięć, no i teraz partię zaczynamy. Dobrze, więc tak jak widzieliście przed chwilą, przewaga moja jest naprawdę kolosalna, więc siara będzie, jeżeli tego nie wygram. No i dobra, i teraz pytanie, jak tutaj ukąsić? No, na pewno figury stoją dobrze, więc no, żeby wlepić przeciwnikowi mata, no to muszę pionami ruszyć do przodu, żeby rozbić jego pozycję. W związku z tym zacznę od posunięcia E5, żeby też utrudnić przeciwnikowi rozwój. Przeciwnik skoczek H6, co wygląda skandalicznie idiotycznie, ale ma sporo sensu, no bo ten skoczek będzie chciał na przykład wejść na F5, prawda? Czyli na ograniczonej przestrzeni komputerek chce tutaj znaleźć jakieś miejscówki dla swoich figur. No dobra, ale ja tutaj będę brutalny i po prostu pójdę dalej. Bo wydaje mi się, że w ten sposób no, przeciwnik naprawdę ma grube problemy. I teraz na pewno on planuje zrobienie roszady. No a ja jestem zainteresowany, żeby przycisnąć przeciwnika na skrzydle królewskim. W związku z powyższym wydaje mi się, że H3, G4 wygląda tutaj bardzo logicznie, więc spróbujmy w ten sposób właśnie przycisnąć tego skoczka. Dobra, przeciwnik podważa moją pozycję, ale punkt E5 mam bardzo dobrze zabezpieczony, więc mogę dalej realizować mój plan. W związku z tym zagram po prostu hetman D2, no i mam na radarze oczywiście tego skoczka z K6. No i teraz przeciwnik oczywiście jeszcze mocniej przycisnął na E5. Pamiętajcie, że Stockfish jest naprawdę potężny obliczeniowo, więc no więc jeden jakiś błąd, jedna jakaś niedokładność i on mnie naprawdę poskłada. Więc no nie mogę tutaj nic odwalić głupiego. No ale posunięcie F5 wygląda tutaj zabójczo, no bo wtedy przeciwnik, żeby nie stracić figury, no to będzie musiał się cofnąć na G8, więc musi być dobrze, prawda? No dobra, oczywiście nie obchodzi mnie pionek Z5, no bo zdobędę figurę, prawda? Dobra, więc walę F5 i przeciwnik poświęca tutaj rzeczywiście materiał. No to ja zgodnie z planem tutaj wybijam. No i teraz mam figurę więcej, więc na logikę wymiany powinny być dla mnie w porządku. W związku z tym zbiję na E5. Przeciwnik ma jedną aktywną figurę, czyli tego gońca. No i teraz tak. Chciałoby się zbić na G6, ale w sumie wtedy przeciwnik odbije HG6. No i tutaj pion z H3 mi będzie podwisał, więc średni interes. A jak to materialnie stoi? 2, 6, 4, dobra, 8, on ma wszystkie pionki, czyli to są 2 pionki za figurę. No to dosyć sporo, ale tutaj kluczowe jest to, żeby... O rety. Dobra, budzik na 15 miałem ustawiony. Nie wiem, o co chodzi. No dobra, więc... nie wiem, o co chodzi. Dobra, więc zagrajmy goniec D4. Ja chcę tutaj otworzyć po prostu centrum, żeby przeciwnika zniszczyć, więc tutaj wybijam. No i teraz pytanie, jak dalej go przyciśniemy? Myślę, że bardzo ciekawym pomysłem będzie teraz hetman E2 z atakiem po prostu tutaj. Jeśli mam być szczery, to jakieś wieża bije F5 mi się tutaj bardzo podoba, aczkolwiek to najprawdopodobniej będzie głupie. No bo bicie szach,
Król odchodzi, ja biję na f5 i materialnie jest to 5 pionków kontra 7, więc nawet materialnie będę w plecy. A póki co jesteśmy tutaj porówno. No ale kurczę, no wygląda to naprawdę potężnie. Bo te wieże przeciwnika nie mają się gdzie ruszać. No moje figury bardzo aktywne. Ale dobra, no po co tutaj sobie komplikować życie? Przyciśnijmy przeciwnika dalej, więc wrzucam ruch c5, bo on ma dużo pionków, ale te jego pionki są całkowicie niemobilne w tym momencie, więc nie sądzę, żeby on realnie był w stanie mi tutaj coś zrobić, tym bardziej kiedy wrzucam w ten sposób, no i już widać, że przeciwnik naprawdę ma całe mnóstwo słabości, ale właśnie podstawiłem. No kurde, no niestety nie widziałem tego motywu z daleka, muszę przyznać bez bicia. No i to delikatnie komplikuje moją sytuację. No kurczę, tak szukam czegoś sprytnego, ale tutaj po prostu nic sprytnego nie posiadam. Więc po prostu podwaliłem jak idiota i tyle. No dobra, no nic, muszę z tym żyć. Więc jak tu podejdziemy do tematu? No wymiana hetmanów mi się podoba. Chociaż kurczę, no może króla jego jakoś zaatakujemy? Dobra, to nie będziemy wymieniali. Zostawimy hetmany na szachownicy. I po prostu będziemy się czaili na skoczek b5. Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, dlaczego oponent tutaj oddał tego pionka. I no biorąc pod uwagę, że chwilę wcześniej coś podwaliłem, no to jakoś nie podoba mi się ta sytuacja. Ale kurczę, no pionek za darmo, uczciwa cena. Nie no, przyznam szczerze, absolutnie nie rozumiem po co. No ale ja biję po prostu tego pionka i on zrobił roszadę. Nie wiem, no może się zwiesił czy co, ale wydaje mi się to dosyć głupią decyzją z jego strony, no bo po prostu oddał pionka i tyle. Dobra, więc teraz musimy się na pewno figurami zaktywizować. Także wrzućmy tutaj szacha i wjedźmy po prostu na e6. No chociaż trochę nie chcę oddawać tego pionka z b2, jeśli mam być szczery. No ale dobra, jego król będzie bardzo słaby, a co najważniejsze, będę mógł grać wokół tego pionka, który jest dosyć aktywnie ustawiony, no można tak to ująć. Dobra, więc skoczka mi przegania na gorszą pozycję, no dobra, to się cofnijmy. Nie jest to jakiś dla mnie problem. I teraz... No na pewno chcemy tu atakować, więc pasuje skoczek na d5. No ale oczywiście wisi nam hetman, więc zacznijmy od wieża e1. No dobra. No to teraz chyba możemy zbić, tak? Łatwo zauważyć, że dużo chyba w mojej analizie. No ale kurczę, jakoś tak przeciwko komputerkowi to nie mam zbyt dużej pewności siebie. O kurczę, i tutaj leci na aktywność po prostu. A co jak ja będę miał w ciebie wywalone i zagram wieża D7? Wieża D7. No i jeżeli... No tutaj to nie wjedzie oczywiście, ale jeżeli da szacha, cyk i jakieś wieża C1, no to gram... A nie, bo pionka... Oj, zabraknie mi materiału, żeby wygrać, tak? Nie, no czekajcie. Wieża D7 gra. Szach i D król H2. Wieża C1, gram C7. Wieża bije, gram szacha, król G7, dorabiam hetmana, on bije, ja odbijam, no i on bije pionka. I masz 4 pionki za gońca, więc nie jest to dobry układ dla mnie. Ale być może taki trik byśmy zrobili. Skoczek D5, szach. Król H2, wieża E2, skoczek bije F6, grożę matem, wieża bije G... No jest remis.
No dobra, więc remis tutaj mam, ale no nie jestem usatysfakcjonowany tym remisem, biorąc pod uwagę, że miałem 10 ruchów w gratisie na starcie partii. No to spróbujmy to ulepszyć. Jeśli mam być szczery, to nie bardzo widzę jak. No bo wieża D7, szach król H2, no i wieża C1. I co ja tutaj mógłbym zrobić? Mądrego. Dodajmy. Może wtedy skoczek D5, wieża C2 i skoczek E3. Z atakiem na wieżę, wieża odchodzi i wtedy C7. No to ma już sens. No i zawsze mam ten remis w sumie. Tak na upartego. No ale dobra, zastanówmy się. Jeszcze może coś mądrzejszego nam przyjdzie do głowy. Ale jeśli mam być szczery, to nic mądrzejszego tutaj nie widzę. No nie, no idiotycznie podstawiłem to goniec D3. No nie oszukujmy się. Albo może tutaj 300 IQ zagraniem będzie zbicie na A7 po prostu. Oponent wrzuca szacha, ja odchodzę, wieża C1. I czy to będzie jakieś lepsze? No troszeczkę tak, no bo tego pionka zgarnąłem, ale a wieża bije A7, szach, król H2, wieża C1, wieża A3 mogę zagrać, prawda? No bo jak on zagra wieża C2, to ja gram C7. Bicie z szachem król H1. Szach, król G1, szach, król F1, szach, król E1 i więcej szachów nie ma. No dobra, kurczę, no może tutaj nic nie przeoczyłem głupiego. To uwierzył, poszedłeś. Jest różnica. Aha, już rozumiem. Już rozumiem, o co ci tutaj chodzi. Dobra, czyli on chce się zdwoić w ten sposób, jak odejdę skoczkiem i wtedy mnie po prostu miażdży natychmiastowo. Kubany, dobry jest. A jak zagram C7, no to po prostu on sobie zbije na C3 i ja nic nie mam. Jest tutaj pytanie, czy ja w ogóle będę miał ten remis, o którym mówiliśmy. Tak niekoniecznie bym powiedział. No ale dobra, no na pewno nie mogę stracić pionka z C6, tak? No bo wtedy to jest na 100% po mnie. Ale co ja niby tutaj mam zrobić, żeby go nie stracić? No i odpowiedź brzmi, że nie mam pojęcia. Kurde, ale fatalnie zagrałem, to niesamowite. No dobra, no to pozostaje wobec tego ruch skoczek B5, tak? No bo jak zagram tutaj, no to od razu tracę tego piona. Nie mając nic w zamian. Więc kurczę, zbyt chytry chciałem być właściwie. No ale skoczek B5, szach, król idzie na H2, wieża E2. No i teraz tak, z tym gońcem się możemy pożegnać. Więc daję szacha, król G7, gram C7. On bije z szachem król H1. I cholercie, on się po prostu wróci i nie mam obrony przed matem. Ale jazda. Ale mnie tu wykolegował spryciarz.
No a jeżeli się teraz wieżą wycofam, no to wieża E3 jest podwójny atak. No i przed tym to już kompletnie się nie wybronię. Więc kurczę, no gruby błąd z mojej strony, naprawdę gruby błąd. No ale dobra, no może jest tutaj jakaś sztuczka, żeby to uratować, no bo skoczek B5 ustaliliśmy, że grać nie mogę w tym momencie. Chyba, że coś, no 300 IQ, jakiś skoczek B5, szach, król H2, wieża E2 i tutaj coś turbo sprytnego. Może C7 to coś zmieni? Wieża bije, król H1. No i dajmy na to, co on gra. No wieża D2 gra. No nie, no to kompletnie nic nie zmienia, no bo nie mam jak się bronić przed tym matem. No to co, skoczek D5 w takim razie? Tylko pytanie, jak to pomoże? No bo szach tu, wieża E2, skoczek F4, wieża F2. No dobra, zagram C7 wtedy. Bicie. Okej, no dobra, no czyli skoczek D5 to jest w ogóle jedyny ruch w tym momencie. No i teraz tak, no mam przewalone, bo jak zaraz mi wjedzie obiema wieżami na drugą linię, no to po prostu się będę mógł poddać, prawda? Więc właściwie jedyna moja szansa na przetrwanie to jest wjazd na F7 i próba bicia na F6. Zobaczmy, wieża F7, nie wiem, szach tą wieżą, król H2 albo wjazd na C2, no to już zbije tutaj problemy. No dobra, więc jedyna szansa. No i oponent się tutaj broni. No i teraz, czy ja mam coś, żeby tutaj ukąsić? No bo oczywiście ta wieża stoi na przekątnej, więc jakieś, wiecie, odejścia skoczkiem byłyby zacne, tylko problem jest taki, że oponent zawsze posiada szacha. Więc być może rozwiązaniem tego problemu jest zagranie król H2. I w ten sposób tego szacha nie ma. I rzeczywiście oponent będzie miał jakieś problemy. A zawsze jak on pójdzie na G8, no to wiecie, jeszcze dodatkowe tutaj problemy się pojawiają natury taktycznej. Więc może to jest ta szansa moja na przetrwanie. No dobra. No i teraz tak, co zrobić? Nie mam pojęcia. Bo teraz gdziekolwiek ja pójdę wieżą, no to on swoją wieżą może mnie szantażować, tak? A punktu F6 już nie będę atakował. Więc trzeba to jakoś sprytnie rozegrać. Gdzie ta wieża najlepiej będzie działała? Myślę, że na B7, bo wtedy w razie potrzeby będzie broniona przez gońca. Tak po prostu mi wyjechał. No to zagrajmy może teraz król G3, żeby ten goniec mógł już się ruszać. I wtedy wiecie, jakiś szach, wjazd na D5 i jakoś to zaczyna w miarę sensownie wyglądać. Kurde, w ogóle zimną krew oponent zachował. No bezlitosny. No ale teraz tak, co mi grozi? No grozi mi bicie tutaj i wtedy stracę tego skoczka, prawda? Więc no nie chciałbym stracić tego skoczka, ale nie mam też żadnej stabilnej pozycji dla tego skoczka. A oponent ma sporo pionów, nie? Uff. No to co, goniec F3? No ale wtedy już zbije. No ale co, no cofać się skoczkiem też niedobrze, bo mi tu wjedzie. Przepieczone, no. No nie mam co tutaj zrobić. Te pionki oponenta jak ruszą, no to po prostu ja spadam z rowerka i nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Najzwyczajniej w świecie. No dobra, no to chyba pozostaje jedyna szansa, skoczek F4, żeby gońca na tę przekątną rzucić. No dobra.
Kurczę, i znowu będę powiązany. No dobra, no nic nie poradzę. Okej, okay, kurczę, no wszystko widzi skubany. I teraz już na D5 nie wjadę. Ale też dobry punkt jest taki, że on G5 nie bardzo może, bo skoczek na H5 wjedzie. Czy ja mogę sobie pozwolić na taki ruch? No tu nie może, bo tu... A tu nie może, bo tu. No dobra, no to walimy A4. A jednak G5? No dobra, ewidentnie czegoś tutaj nie zrozumiałem. No nie, no kurde, no kompletnie nie rozumiem, o co mu chodzi. Co on tutaj robi? No ale dobra, no wezmę tego pionka i co mi zrobisz? Ale jeżeli chciał dać tego szacha, no to mógł dać wcześniej, więc w sumie jaka była różnica? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, szczerze. Ale czekajcie, żebym ja tu figury nie stracił po prostu. A, ja się połasiłem na pionka, ale teraz nie mam jak gońca bronić. Ajajaj. Ale czekajcie, może wieczny szach. Jak tam wjadę na F6. No dobra, chwila. Więc tak. Zagram... Dajmy na to król G1. Oponent szach. Zagram król H2. No i wieża D2. No i goniec jest w potrzasku. Bicie. Bicie. Król H1. Ale nie, bo on zawsze, kurczę, królem sobie ucieknie. Wiem, no to król F8. Naprawdę 300 IQ zagranie z jego strony było. Bo teraz nie mam bicia na F6 z szachem. Niesamowite. Kurde, no. No dobry zawodnik, co mogę powiedzieć? Ewidentnie better player. Bo tak to z szachem by było, nie? Jak król by na G8 stał. Kurczę, bele. No dobra, no to co możemy zrobić? Tak nie bardzo cokolwiek tu możemy zrobić, prawdę mówiąc. No dobra, to spróbujmy wygonić tego jego króla. To myślę, że dobry punkt wyjścia. No i spróbujmy skubnąć... A, ja tu mata dostaję w ogóle. Ale mnie rozjechał, skubany, no. Odpalam analizę. Ale to było fatalne, drodzy widzowie. No goniec D3 przeoczyłem. Goniec D3 przeoczyłem. I już później mnie po prostu silniczek rozklepał niesamowicie. No ciekaw jestem, czy to jeszcze była przewaga, bo te dwie wieża F5 trzeba było walnąć, kurde. Tak coś czułem, że ten goniec na F5 będzie problematyczny. Trzeba było zaufać intuicji, no i rzeczywiście nie byłoby problemów. A jakoś tak czy siak straciłem, no a tak bym przynajmniej popsuł strukturę pionową przeciwnika, prawda? No i na pewno wtedy przeciwnik miałby jakieś problemy na królu. No a remis to miałem na pewno w tej końcówce, to jestem w 100% przekonany, tylko trzeba było nie być takim chytrym i zagrać wieża D7, po prostu skoczek D5 i remis myślę, żebym tam miał. No dobra, kurczę, no szkoda mi tego, bo naprawdę myślałem, że z 10 ruchami przewagi, no to wygranie takiej partii, no to będzie luzik arbuzik, a tu się okazało, że niestety. No i rzeczywiście, drodzy widzowie, wszystko było dobrze do tego momentu, ale właśnie to jest cała trudność grania przeciwko silnikowi szachowemu, że on nie ma gorszych momentów. Jak coś odwalisz, to na 100% to wyłapie. No i gdybym zagrał wieża F2, no to cały czas mam tutaj solidną przewagę. Za chwilę się tam zaczaję z tym skoczkiem na B5, wieża D1 mam na radarze. No i pozycja jest naprawdę świetna. A że ja zagrałem król H1, no to już tutaj silnik wyrównał.
Chociaż przyznam, że nie do końca jestem fanem tej jego ofiary, no ale dobra. No i co ciekawe, tutaj rzeczywiście cały czas pozycja była w granicach równowagi, no ale rzeczywiście w tej końcówce odwaliłem Manianę. Chociaż cały czas byłoby ok, gdybym zaktywizował skoczka. No i to było ekstremalnie istotne, bo jak wjadę skoczkiem na D5, to zawsze grożę biciem na F6 i matem, dzięki czemu przeciwnik swojej wieży nie może zaktywizować. Jak zbiłem na C7, no to już niestety przeciwnik złapał aktywność, no i tutaj już się po prostu posypałem. Co ciekawe, jeszcze ta pozycja była do uratowania, no ale tutaj już trzeba było w ten sposób grać, czego absolutnie nie widziałem. I bicie na C6, no i to jest podobno do ustania. No, także z silniczkiem 3200 elo nawet 10 dodatkowych ruchów mi nie pomogło niestety. No dobrze, widzowie, więc cóż, dajcie mi znać, jak wam poszło w takim pojedynku, no i widzimy się w kolejnej produkcji. Także dzięki za uwagę i pa, pa, widzowie.